Pierwsze nagranie z trasy objazdu naukowego w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyjechaliśmy z Warszawy, zmierzamy w stronę Lublina. Naszym celem są twierdze nad Dniestrem, między innymi Kamieniec. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i dzisiaj dojedziemy do Kamienicy. Jednym z celów naszego objazdu są okopy Świętej Trójcy. Twierdza powstała w 1692 roku. Obecna na kartach literatury, na kartach historii i nie do końca jeszcze dokładnie przebadana. Wszystko było bardzo dobrze. Już jesteśmy na Ukrainie, na Wołyniu. No, przed nami jeszcze bardzo długa droga, pewnie do 22. Jak wszystko pójdzie dobrze, jutro od rana ważne spotkania na Uniwersytecie w Kamieńcu. Jesteśmy właśnie przed zamkiem w Dubnie, zamkiem Książąt Ostrogskich, głównym ośrodkiem ordynacji ostrogskiej. Tutaj możemy zobaczyć starowłoskie bastiony. Równym obozem stoi, który po szczupłym obiedzie strasz zarazem swą zawiedzie. W tym próbuje w kole koni lub kopią pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynidzie. Pod świetnymi chorągwiami głośny trąbą i bębnami bieży pochylony lasem dla sławy, dla zysku czasem. Tam łódź harce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi. Pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała. 12 godzin jazdy przede mną, tak. Jesteśmy w Zbarażu. I co dalej? O, dalej jeszcze kilka godzin. I myślisz, że się ci uda to wszystko ogarnąć? No, na pewno. Na pewno? Idziesz na rekord? Idę na rekord. Do powodzenia. Pan zwycięzca niebłagany w tył srogie zadaje rany, a w tym dołku zebrane rycerstwo zaś spracowane obraca się z trudu swego, dając chwałę Bogu swego. Jesteśmy w Zbarażu, w tym Zbarażu, zamku książąt zbarackich i wiśniowieckich, sławnym z obrony 1649 roku. Jak się pan czuje w końcu pierwszego dnia wyjazdu na Ukrainę? Czy wszystko się uda? Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że się wszystko uda. Mieliśmy obejrzeć Zbaraż. Jesteśmy. Co prawda zamknięte, ale spróbujemy wziąć szturmem. No ale po drodze zobaczyliśmy trębowle, także 200% normy. Grunt, żebyśmy dzisiaj przed północą dojechali do Kamieńca.